O, panie, metodą prób i błędów. Idzie, poszło, dobra. No ja sobie tak, bo ja mniejszy jestem, to się schowam. Zawsze mogę. Siemanko, panie i panowie, w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcielibyśmy wam nagrać historię tego gwizdka w tym ciągniku i chyba tak go przezwiemy już. Chyba będzie miał ksywę gwizdek albo świerszczu. O, prędzej to. Dobra, panie i panowie. Grady Hill. Ciemno jest, ale troszeczkę tutaj poopowiadamy przy tym ciągniku. Może Łukasz jakiś kawał jeszcze przy okazji opowie, ale to później. I co? Jak myślicie? Co tutaj było przyczyną tego gwizdka w tym ciągniku? Jeszcze trochę i na pewno się uda. Jest jeden pasek. Ja obstawiam pasek. Zaczął nam piszczeć. Ja podejrzewałem, że chwila, moment i tak będzie, dlatego że te wszystkie paski, jak mieliśmy tą awarię tej rurki od sprężarki, dostały kąpiel w oleju. Widzisz, pierwsza rzecz, jaka nam się wydawała, że może być właśnie pasek, dlatego że no były takie zbiegi okoliczności w tym ciągniku, bo pękł mi ten wężyk tutaj. To znaczy tutaj była rurka, wiesz? No. Tutaj no, była rurka. Tutaj była rurka, w nocy nam to się stało, jak robiliśmy testy tej talerzówki Lemken. Udało się, że pasowało od 7,7-18, także założyliśmy tutaj wężyk od 18 i udało się z pola zjechać. Jestem ciekawy, czy tylko pasek, ja myślę, że pasek, ale tak mi się tylko wydaje. Ale być może nie tylko pasek, a też będzie rolka do wymiany. Także sytuacja wyglądała tak, że ten olej z tej pękniętej rurki dostał się na 100% na te paski. Jakbyśmy wymienili paski wtedy, to byśmy na pewno jeden czynnik mieli wyeliminowany, zanim przyszły dobre paski, bo na początku przyszły nie takie jak trzeba. Także wymieniliśmy paski, a to dalej gwizdało. Oczywiście na wysokich obrotach i pod obciążeniem. Ten wentylator napiera, gile na tym, na policzkach. Ale w dalszym ciągu gwizdało. Siemanko, w kolejnym odcinku. Dzisiaj wymienimy sobie napinacz, bo nam doszedł wreszcie. Podjedziemy sobie maszyną pod warsztat i zobaczymy, czy po wymianie tego napinacza dalej nam pasek będzie piszczał. Czy co tam w ogóle piszczy. Dobra, w John Deere to wiem, co jest 5. A w Fergusonie to jeszcze sam nie wymieniałem pasków, ale to dla chcącego nic trudnego. Najpierw sobie poluzujemy ten napinacz, żeby zwalić ten pasek jakoś. Ale ten napinacz dobrze napinał, jakby nie było. Cofnął się bardzo mocno. Zobaczymy, jaki efekt, bo mi się wydaje, że ten napinacz jest dobry, bo się bardzo mocno cofnął, ale mogę się mylić, bo to może być złudzenie. Napinacz wydaje mi się być dobry. Dobra, panie i panowie, udało nam się ten zabieg wykonać. Świerszcza dalej mamy pod maską. Mogę powiedzieć jedną rzecz. Wszystkie paski sprawdzone, napinacz też był wymieniony na nowy. Jak już go wykręcałem,
to widziałem już, że to nie napinacz. Trzeba było to najpierw zrobić, ale trudno. Dobrze, że kupiłem zamiennik, mianówkę sztukę. Bo nówka sztuka to prawie 2000. Oryginał 2000. Zamiennik 400 zł. No cóż, będę miał na zapas trochę części już. A prawdopodobnie nam piszczy, a może to nawet nie jest pisk, tylko bardziej świst. Chyba mamy dziurawy wąż od interkulera, czy nie chyba. Sprawdzałem, to jest dziurawy. Z tym, że no... Nie jestem pewny, czy akurat przez tą dziurkę piszczy, no ale... Jest dziura, także zamówiliśmy wąż do interkulera i będziemy obserwować. Mamy tutaj dosyć sporą góreczkę. Mamy w tej chwili 1700 obrotów i w ogóle nie słychać żadnego gwizdu. Zaczyna się górka, zaczynamy mieć świst i gwizd pod maską. Czyżby to ten wąż? Przyjdzie nowy wąż w środę, będziemy wiedzieć na 100%. Kto nie skacze, ten zamula. 3, 2, 1, góra! Kita, piszczałka. Jutro dopiero ma przyjść ten wąż, który zamówiłem do interkulera. I okaże się dopiero jutro, czy winą tego świerszcza pod maską jest ten wąż, czy może jeszcze coś innego. Metodą prób i błędów eliminujemy wszystkie rzeczy. Były pewne komentarze o sprzęgiełkach na alternatorze, z tego co tutaj mechanik mnie zapewnia. To tutaj nie występują te sprzęgiełka. Ogólnie pasek jakby piszczał cały czas, to by był ciepły, a on nie jest ciepły. I ten pisk czy świst mamy tylko pod obciążeniem. Wąż tutaj od interkulera. Dobra, panie i panowie. Przyszła do nas wczoraj przesyłka z Akko. Tutaj mamy fajne, ciekawe rzeczy. A między innymi mamy ten wąż od interkulera. No i będzie oto twoja chwila prawdy. Czy diagnoza była dobrze postawiona? Czy będziemy szukać dalej? Co to nam świszcze? Jak od początku nim jeździłem, nic nie piszczało, nic nie świstało. Tylko tyle, że zawory były wyregulowane i po regulacji tych zaworów zaczęło gwizdać. Szybka wymiana węży i będzie oto twoja chwila prawdy. Stary wąż wyszedł. Jak myślicie, ten świst mógł być? Przez takie coś mogłoby to świstać? Same płótna zostały. Może. On na środku też jest pęknięty od środka. W dwóch miejscach, ty miecio. Co? Może on świstał, bo on jest tu pęknięty i w środku jeszcze. No kurwa, ty gospodarz. No ja gospodarz, ale nie mechanik. No ja mechanik amator. Drugi, tak? No kurwa, jakbym nie miał drugiego, to bym tego nie wyciągał. A no to czekałem na wąż, przyszedł. To się okaże, wczoraj wieczorem części przyszły, no. Tam mamy drugie pęknięcie. Dobra, zakładamy tą nóweczkę. O, mam nowe opaski, tylko czy one nie będą za małe? Niestety, wąż był dziurawy i to w dwóch miejscach, ale to nie to, nie. Tak myślałem, że to nie to. Tak, wydawało mi się, że to jednak pęknięcia to za słabe. No tak, prędzej czy później tak wąż by trzeba było wymienić. Wymieniony, koszty idą, a my szukamy dalej. To wymieniamy od spężarki. Ale ten wąż akurat nie był przyczyną, co prawda był pęknięty i prędzej czy później musielibyśmy go wymienić. Ja tutaj jeszcze wymieniłem o-ring, który idzie tutaj właśnie do tego węża,
bo tutaj już taki o-ring jest. Zepsuty mieliśmy ten wtryskiwacz alkoholu, tak się to Łukasz ładnie nazywa. Nie wiem, wymienimy jeszcze ten wtryskiwacz alkoholu. Tylko my ostatnio pasek zrzuciliśmy od sprężarki i dalej tak świstało. Cholera. To był o-ring, wymieniłem ten o-ring, no i oczywiście dalej gwiżdżę. No ja już się bałem, że no niestety będzie turbina do regeneracji. No ale pytałem tu i ówdzie, każdego mechanika po kolei, każdy miał swoje jakieś zdanie. Panie i panowie, szukanie świerszcza, ciąg dalszy. Odkręciłem aktualnie osłonę od turbiny. I zobaczymy. Tu widzimy tak samo. To kopcenie było tutaj na dole. Po regulacji zaworów mogło być tak, że tutaj na muszelkę wydmuchało, bo zawór się przyciął od turbiny albo się wypalił. W najgorszym wypadku będziemy regenerować turbinę. Ale póki co, zobaczcie, tu jest ślad. Te śruby na pewno nam lekko nie pójdą. I lecimy przez Małkowiny. Znowu Mieciu każe mi się zatrzymać w sklepie, ale tym razem chcę bułkę, także bezproblemowo się zatrzymam. No, obowiązkowo. Bo Mieciu głodny się zrobił. Tobie też wezmę bułkę. Ale ani grosza nie dostaniemy więcej, bo kupi znowu ten kolorowy napój. Jeszcze trochę mam. Na turbinie delikatnie był zawór przycięty. My ten zawór ruszyliśmy i zaczęło co prawda mniej gwizdać, ale w dalszym ciągu gwizdało. I odkręcając tą osłonę przy turbie, zauważyliśmy, że jest po prostu ta osłona okopcona. I stwierdziliśmy, że najpierw trzeba wymienić podkładkę. I tą podkładkę wymieniliśmy. To była taka podkładka tutaj na tym kolektorze wydechowym. Wymieniliśmy na nową. Zakręciliśmy i strzał w dziesiątkę. Nie gwizdzę, nareszcie. Długo to trwało i było to irytujące. Nie było czasu tak naprawdę siedzieć przy tym. Także tak to wyglądały te akcje, te wszystkie przemyślenia, te wszystkie rozkminy. Tak, jak to się mówi, to jeszcze nie dosyć atrakcji tonight. Łukasz, ale ten. Jo. Uszy bolały jak przejeżdżałem, nie? Tak, tak gwizdało. To był taki świst bardziej niż gwizd, nie? A ciężko było to zlokalizować samemu. I dziwne to było, że właśnie jak gdzieś stąd słyszałem Mówię, gdzieś to przy silniku jest, tak? To na pewno nie. Przeważnie pasek, tak? No właśnie. Ja już tak wiesz, jak silnik chodzi na wysokich obrotach, to nawet jak tu ucho przykładasz, to ten dźwięk może się przenosić. Jak silnik chodzi na wysokich obrotach, to ciężko to zlokalizować. Wiatr ci z wentylatora wieje we włosy. No. Stoisz tu przy tym silniku, ten wentylator napiera, gile na tym, na policzkach. No. I nie wiesz, no, kurde, gdzie to gwizdzie. Dalej nie wiesz, gdzie to gwizdzie. No. A, jeszcze jedna była taka opcja, o której myślałem. Dlatego, że zepsuty mieliśmy ten wtryskiwacz alkoholu, tak się to Łukasz ładnie nazywa. Tak? To jest wtryskiwacz alkoholu. Zamontować ci coś takiego? Tak, myślę, że alkomat, kurwa. To jest wtryskiwacz alkoholu i przez ten wtryskiwacz alkoholu, przez ten zbiorniczek, jak nalałem go do pełna tym płynem niezamarzającym, wapko, to po prostu aż nam korek wysadzało i tak już przez chwilę myślałem... Znowu nawalony był. Przez chwilę myślałem, że po prostu sprężarka stawia taki opór, że daje po prostu ciśnienie tutaj i że nie wiem, to takie głupie było myślenie, ale myślałem... Znowu nawalony był. Myślałem, że po prostu to może być przyczyną. Tylko my ostatnio pasek zrzuciliśmy od sprężarki i dalej tak świstało. Tutaj, jak widać, troszeczkę zapłakany jest, ale to nie dlatego, że coś cieknie. Tylko dlatego, że ja wczoraj luzowałem tutaj te rurki, żeby dostać się, po prostu, żeby podnieść to turbo do góry, żeby wymienić tą podkładkę. Także ciągnik trzeba ładnie teraz umyć w wolnej chwili. Mamy jeszcze co prawda dwa wężyki do wymiany. Jeden już mamy na stanie, drugi musimy tylko odebrać. No i trzeci tutaj musimy dorobić i z niego też tam płacze, nie? Także panie i panowie, tak to wyglądała ta historia tego gwizdka. Także... Jak naprawione, to browarek się należy. Wszystkiego dobrego. Na razie trzymajcie się i do następnego. Pa, pa. I se każdy niech se dopowie. Aha. Siemano, mamy niedzielę rano. Ja po prostu musiałem to nagrać. Zobaczcie, jak to ładnie wreszcie wygląda.
Będziemy odśnieżać. Kurde, Fergusona zasypało. Kto to się spodziewał, że tak popada? Jedynie co gwizdek pod dachem stoi. No dzisiaj nareszcie podwórko wygląda ładnie. Nie ma błota, bo ostatnio padało, to było jak Ugienka i u Andrzeja na Podlasiu. No ale cóż, w niedługim czasie może to zrobimy. Może będzie wyłożone czymś podwórko, zobaczymy. Czas pokaże, wszystko w swoim czasie. Pomału. Mogę powiedzieć tylko, że nie zdążyliśmy jeszcze wszystkich maszyn umyć i zakonserwować, bo one cały czas były w ruchu. Dobra, panie i panowie, piękna zimowa aura, niedziela, długo to może nie potrwać, także dzisiaj nagramy taki szybki odcinek. Śniegu nasypało u nas dosyć sporo, bo około, nie wiem, 12 cm, w porywach, w zaspach do 15. Także jedziemy zobaczyć, jak wyglądają nasze pryzmy po burakach szybko. Najważniejsze jest to, że gwizdek już nie gwizdże, ale już został gwizdkiem, także będzie nazywany gwizdek. Albo świerszczu. Pięknie to wygląda. Wszędzie biało. Cały czas pada. Pokazują jakieś większe minusy w ciągu tygodnia. Nawet chyba minus 8 z tego co widziałem w nocy ma przyjść. Także to już jest mróz, a nie przymrozek. Gwizdek już nie gwizdże. Jak już rzepak przykryło, czyli dobrze popadało śniegiem. A tutaj rzepak był duży, ładnie przykryty. To jest twójka. O, tutaj jak zwykle nawiało śniegu. Trzeba będzie ten pług chyba podczepić znowu. No jakby dzisiaj nam mieli przyjechać zabierać te buraki, to na pewno musieliby przejechać tą drogą i byłoby słabo. Ale że odbiorą 15 stycznia, także będziemy w stresie do 15 stycznia. Te gałęzie musimy tutaj przyciąć tylko. Biało aż w oczy razi. Ale pięknie te drzewa wyglądają ośnieżone. Z ukrycia. Ukryta kamera. Także buraki przykryte włókniną i jeszcze dobrą warstwą śniegu. Jak widać na dole zwiało włókninę. Nie było poprawione, no ale śnieg to przykrył wszystko. O, nie było poprawione tutaj. Widać buraki, nie? Mhm. Zerwało tą włókninę, bo była wietrzna noc. Myślę, że jak tego sam nie poprawisz, to nikt tego nie poprawi. No, ja też tak myślę, nie? Bo... Ja pierdziele. Bruzdę wrąbałem. Panie i panowie, my tutaj mamy rzepak odmiany Ilona, którego w ogóle nie widać. Tam przejeżdżaliśmy obok Shielda, to tamtego Shielda trochę było widać, a tu Ilona jest cała przykryta. Ja mówiłem, że 10-15 cm, a tutaj miejscami to jest 20. Dobra, jedziesz. Opuść sobie kierownicę tylko. Żona prawo jazdy ma, także co, trzeba ją przyuczyć, niech jeździ. Co, sam będę orał? O nie. Ja tu sanki wziąłem. Dużo śniegu. Musimy takie sanie. Wszystkie brudy świata przykryte. Ładnie, pięknie, biało. A widzisz, a ty chciałaś w Deszczady jechać, albo do Zakopanego. To cię zabrałem na pole w niedzielę. Chyba ja ciebie. Jak myślicie, nadaje się ta pani na traktorzystkę? Ja myślę, że nie. Tak. Ja myślę, że tak. Nie. Bądźcie ze mną, powiedzcie, że nie.
chyba mnie zostawi. A może panie i panowie, zamiast Mietka i Łukasza za kierownicą, to więcej mojej żony w pracach polowych. Co ty na to? Nie. Nie za bardzo? Szkoda. Także co, taka mała przejażdżka. My już dojeżdżamy do domu. Co prawda gwizdek już nie gwizda, ale już i tak zostanie taka ksywa, czyli będziemy go przezywać gwizdek, jakby nie było. No i już zostanie tym gwizdkiem, także trzymajcie się, na razie, cześć.